Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to jest Don't Starve, Reign of Giants. Tak jest, jest to jedna z moich ulubionych gier indie. Otóż pomyślałem sobie, że mógłbym w ten sposób urozmaicić mój kanał, który jest zdominowany w tym momencie przez gry od Paradoksu. I właśnie co poniedziałek robić taką serię z single playera z Don't Starve'a. Zaznaczam single playera, bo niewykluczone, że będzie jeszcze oddzielnie Don't Starve Together. Ale to już nie zależy ode mnie, tylko właśnie od kwestii organizacyjnych, tak? No bo ciężko jest zebrać tam 3 osoby, a co dopiero na przykład 4 czy 5, czy może nawet 6 by się udało. No ale cóż, mniejsza z tym. Stwierdziłem, że właśnie single player, taki co poniedziałkowy, skoro byłby raz na tydzień, tak więc odcinki byłyby odrobinę dłuższe, bo po 30 minut, tak więc dodatek załączony, postać na początek Wilson, jeśli umrę szybko, to będę po prostu przesuwał się w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. No i akurat może uda mi się odblokować następne te postacie. Otóż nie odblokowałem jeszcze tylko 4, Mima i Maxwella oraz 2 nowych postaci z dodatku. Tak więc cóż, jeszcze sporo przede mną. Tak więc załączam postać, świat domyślny, tak i start, dodatek załączony. Będę miał również jeszcze kilka modów, tak więc zaraz wyjaśnię jakie. Przy okazji załączę już stoper. Ok, przechodzimy do rozgrywki. Say, pal, you don't look so good. You'd better find something to eat before night comes. Klasyczna śpiewka, znam ją już na pamięć. Otóż tak, pierwszy mod to minimap. Mamy tutaj małą minimapkę na górze, bardzo przydatna rzecz. No właśnie, po prostu nie ma co. Przydatna rzecz, minimapka to jest minimapka. Nie muszę za każdym razem stawać i sprawdzać mapy manualnie, tak? Druga sprawa to food values, display food values, tak, czyli na każdym jedzeniu będziemy widzieli, jakie efekty da nam zjedzenie danego jedzenia, że już tak się zapętlę tym jedzeniem. Tak jak na przykład marchewka da nam 12,5 głodu, to znaczy uleczy nam 12,5 głodu i 1 punkt zdrowia, a nasiona 4,7. I te wartości też będą się zmieniały zależnie od wieku tego jedzenia, czyli kilkudniowe to już będzie gorsze, albo od stanu, czyli na przykład upieczone albo ugotowane będzie lepsze, odrobinę, ale będzie szybciej się psuć. O, tutaj gobbler, czyli indyk. Stupid bird, stay away from my berries. Tak jest, gobbler zżera nam berriesy. No cóż, zdarza się. No dobra, na początek zbieram takie podstawowe rzeczy. O, jest mandragora, nawet 2, no proszę. Mandrake. Umiera od światła dziennego. Kiedyś myślałem, że one mogą gdzieś prowadzić, ale nie wiem, czy mogą, czy nie. Ważne, że są bardzo dobre, leczą dużo zdrowia, pieczone są też bardzo dobre. Nie wiem, czy można robić z nich jakieś potrawy, może coś o tym poczytam. O, znalazłem drogę, widzę. Szczerze się też przyznam, że nie grałem za dużo na dodatku Reign of Giants, tak więc proszę, no hate please, że tak się wyrażę, bo naprawdę nie wiem co tutaj się dzieje. No proszę. Ring thing. Na razie to zostawię, bo i tak nie miałbym gdzie tego nosić. Ale na mapie się chyba zaznaczy. Nie zaznacza się. Jak mógłbym to zaznaczyć? No w sumie wiem, że tutaj przy ulu. Powiedzmy, że tutaj przy ulu. Dzień minął, nastał wieczór. Już jakieś dźwięki natury słychać w tym biomie leśnym. O, widzę grzyb zielony. To może się przydać.
tutaj widzę bardzo dużo tych dróżek, dróg, zapętleń. O, tutaj biom kamienny. To się na pewno przyda. Chociaż nie, to nie jest biom kamienny, to tylko malutka część biomu kamiennego z jednym kamieniem i kilkoma kamyczkami wokół. No cóż, nie mogę narzekać, bo to jest zawsze coś. O, jest złoto. Dobrze, czyli początek już całkiem niezły, że tak powiem. Nie jest tragicznie. Mam złoto, mam trawę, mam trochę jedzenia. Kamieni też troszkę. Od razu mówię, nie jestem mistrzem tej gry i nie uznaję się za takowego i nigdy nie będę się uznawał. Tak więc no hate please, po raz kolejny. Tam łazi jakiś kret, nie wiem, nie będę do niego podchodził, bo nie wiem, co on właściwie robi. Tak jak już mówiłem, nie grałem za dużo na dodatku. Praktycznie kupiłem go tylko dlatego, że był na przecenie. A bardzo Don't Starve'a lubiłem zawsze. Tylko akurat w tym momencie nie miałem jakoś już fazy. Jakoś mi się tak skończyło. Nie pamiętam, w co wtedy zacząłem grać nałogowo. Myślę, że przydałoby się już trochę drewna sobie narąbać. Tak, dla bezpieczeństwa. Wcześniej, pierwszego dnia praktycznie chciałem sobie pochodzić z pochodnią, nawet nie startować ogniska. I w noc, tuż przed nocą złapał mnie deszcz. Nie mogłem rozpalić pochodni. Co było śmieszne, bardzo śmieszne. I musiałem skończyć na pierwszym dniu. No ale cóż, zdarza się i tak, zdarza się inaczej. Teraz postaram się przeżyć jednak tę pierwszą noc. O, tutaj jest jakieś cmentarzysko chyba, bo taka mgła. Zobaczmy, tak jest. Jest wolno leżące złoto. Fajnie, pobieram je oczywiście. Mam tylko jedno niestety. No ale zawsze, na Science Machine już jest. Potrzebuję 4 kwiatków, aby zrobić wianek. No nie, 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 nie. Ta spacja czasami nie działa tak jak chce. Otóż przyciskając spację, nasza postać pójdzie do najbliższej akcji. I mogłoby się wydawać, że najbliższą akcją, jaka była możliwa do wykonania, to było zebranie, a jednak on poszedł ścinać drewno. No ale cóż. Teraz czas na wydobywanie. No i w sumie zaraz się zacznie noc. Praktycznie już się zaczyna noc, tak więc umieszczę ognisko gdzieś tak pomiędzy tymi dwoma obiektami. O, i zaczyna się deszcz. Tak jak mówiłem, teraz przynajmniej się przygotowałem. Wcześniej spotkało mnie dokładnie to samo. No i proszę, deszcz i burza. A ja tutaj tak w takim otoczeniu. Nie pada on jakoś strasznie, ale dorzucę na wszelki wypadek do ognia, żeby gasł wolniej. Jak widać, nasiona upieczone jedynie jeden do zdrowia dodają, nic więcej. Za to jagody upieczone zaraz porównamy. 9,4 nieupieczone, 12,5 upieczone nad ogniem, plus 1 do żyćka, tak więc opłaca się piec. O, tą 1/3 pole są bardziej wartościowe. W takim razie zjem je wszystkie. Nitr na razie nie będzie mi potrzebny. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mi potrzebny. Jego zawsze jest za dużo. Zastanawiam się, czy by nie zrobić sobie parasolki. Ale myślę, że nie będzie to jakoś strasznie potrzebne. Chyba, że zacznę tracić życie. Nie wiem, co się dzieje od przemoczenia. Nigdy wcześniej w sumie się nad tym nie zastanawiałem. O, już tam gdzieś się błyska. Niedobrze. Dorzucę do ognia. Przecież zaraz się noc kończy. Ale zawsze lepiej się zaopatrzyć. Ognia nigdy za wiele. To znaczy, no czasami za wiele. Powoli się już przemaczam.
mi poziom przemoczenia rośnie coraz bardziej, ale mamy już dzień. Dobra, tak więc pozbieram to złoto. Tam chyba ominąłem trochę na górze. Och, H2O. H2O. Och, muzyczka nam się załączyła z dodatku. Strasznie fajna. Strasznie fajna, jakie to... jaki to ciekawy zbiór przymiotników. Dobrze dobrany. Cóż, pozbieram sobie te kamyczki. Chcę być gotowy już na założenie bazy. Kurczę, cały czas moknę. Boję się, że tak nie powinno być. Nie wiem, jak powinno być, ale boję się, że to, co robię, jest niewłaściwe. No ale cóż, dobrze, zbiorę jeszcze to. Och, to mi moknie. Moje rzeczy mi mokną. Co to oznacza? Jeśli zmokły. Że na przykład, nie wiem, będą się łatwiej psuły, tak? To jest ciekawe. Muszę o tym poczytać więcej, ale jeśli dojdę do 50, to chyba zrobię parasol. Chociaż się nie zapowiada, żeby miał przestać padać. A jakby... ustaje? Nie, to muzyka przycichła. To myślę, nie jest mi na razie potrzebne. No już mam cały stack kamieni. Tak więc na razie kamieni nie potrzebował, nie będę. Zobaczmy, gdzie powinienem teraz iść. Przyszedłem aż stąd, więc będę kierował się dalej ku górze. Pszczółki jakieś. Czemu ta pszczoła jest agresywną pszczołą? Nie wiem. Ojej, ja marznę przez to. No cóż, w takim razie robimy parasolkę. O, nie wiedziałem, że tak to działa. Ojej, ja marznę coraz bardziej. I tracę życie. Już powinno być lepiej. Mam jeden stopień, to nie jest dobre. Czemu śpiewam? Trzeba było mi od razu to zrobić. Nie wiedziałem, że to tak działa, naprawdę. No już chyba się kończy. Właściwie. To wszystko. Ogrzeje się troszkę. No, skończyło się, miło. No cóż. O, lód! Lód! I kamienny biom. Trochę lodu. No, ten lód nie ma za dobrych właściwości odżywczych, ale wygląda ciekawie. Dobrze, tutaj mamy mnóstwo kamienia. Dobre miejsce. Do jedzenia też w sumie było blisko w miarę. Potrzebuję tak co najmniej 10 złota i będę mógł już zacząć myśleć o... co jest? Czemu dalej marznę w takim tempie? Czy ja dalej mam tamto ognisko? Nie mam ogniska, ale marznę. 3 stopnie? Co tutaj się dzieje? Czemu default jest taki trudny? Nie wiedziałem, że zaczynamy od zimy, ale co to za przymrozki jakieś? No dobra, już nie będę tak płakał. Pewnie to jest normalka, tylko ja po prostu długo już nie grałem. Mniejsza z tym. Zbieram wszystko, co jest w sumie. Kamienia mam... Co się dzieje? Chyba ten biom po prostu tak jest taki zimny. Powiedzmy, że zrobię tutaj sobie ognisko. Chyba to nie zadziała jakoś negatywnie na lód. Może przeznoszenie przy sobie lodu? To było w sumie śmieszne. Dobra, mam już 9 golda. Chcę się dogrzać jeszcze troszkę. Tak na 15 stopni chociaż. Dobra, i wystarczy na razie, mam nadzieję. W sumie tak dużo robię tych ognisk, żeby mi na noc wystarczyło 10 golda i jeszcze jedną w sumie, jeszcze jedną skałę rozbiję.
Dobrze, kropelka mi już zniknęła. Teraz może natnę trochę drewna. Tutaj widzę, że się biom zaczyna. O, ale nieduży. Tutaj dalej kamienny trwa. Czyli kamienie tutaj królują. Ale nie, tam dalej już jest jakiś inny jeszcze leśny. Warto będzie go sprawdzić. Mam 10 stopni. To nie jest jakoś strasznie na szczęście. A nie wiem, czy ten pretty parasol mi na długo wystarczy jeszcze. O, mokra... mokre jagody. Myślę, że mądrze by było jeszcze więcej naciąć drewna. Może właśnie bym zaczął myśleć o osiedleniu się gdzieś. To jest dosyć dobre miejsce. Kamienie, biom kamienny to ciekawy biom. Chociaż nie, tutaj się kończy kontynent, więc nie ma większego sensu się tutaj zatrzymywać. Muszę się napić trochę. Na szczęście mam i wodę, kolę, w ogóle miód. Bloku czekoladowego sobie nakroiłem. Jestem wyposażony po brzegi. Idzie noc, nie zauważyłem. Zrobię sobie tutaj campfire. Będę mógł ściąć to drzewko i wydobyć tam te dwie skały. Zużyłem niestety moje kwiatki. Ojej, jak mi spadło sanity strasznie. W takim razie ugotuję sobie tego grzyba i go zjem. To będzie 15 sanity. Stracę troszkę życia, ale dzięki temu opróżnię sobie jedno miejsce w plecaku. Plus polepszę sobie sanity. No właśnie, skoro nie mam tego wianka, to muszę jakoś sobie radzić. Nitru nie potrzebuję, zaraz go wyrzucę. Jak z tym lodem? Nie wiem właśnie, czy jak go zjem, obniży mi się temperatura ciała na przykład? Nie widzę różnicy. Obniża się! Obniża mi się temperatura ciała! To może tutaj trzeba będzie kiedyś obniżać temperatury ciała? To jest ciekawe. Coś słyszałem właśnie, że trzeba jeść lód w lato, a zimą normalnie ciepłe rzeczy? Nie wiem. To mogę wyrzucić w sumie. Kamieni mam mnóstwo, również dwa staki kamieni. Przydałoby się je przerobić, aby mieć trochę więcej miejsca, no ale niestety w tym momencie jest to niemożliwe. W sumie mogę spalić te szyszki. O, lodem mogę przygaszać ogniska. Ha, to jest ciekawe. A w sumie ten lód się zaraz skończy, roztopi, tak więc go po prostu zjem. Cały. Ciekawe, do ilu stopni spadnie moja temperatura ciała. To jest dla mnie ciekawe w tym momencie. No dobra, w takim razie no, poszukiwanie do 12 stopni, spoko, z 18. Mapka, tak, w tę stronę może się udać. Dobra, flintów na razie wystarczy, jestem prawie na limicie. Tutaj się kończy mapa. Czy tutaj się kończy, czy tutaj jest przejście? Kończy się niestety, tak więc muszę zawrócić całą drogę praktycznie. Niech no zerknę jeszcze raz, tak jest. Albo mógłbym pójść w prawo, albo w dół. Ale pójdę chyba w dół, bo wydaje mi się bliżej. No i może coś dzięki temu znajdę. Patyków muszę trochę pozbierać, bo i trawy, bo jestem na dosyć niebezpiecznie małej ilości. Kamieni i krzemieni nie brakuje, jak i złota na szczęście. A złoto będzie bardzo użyteczne. Świetna jest ta muzyka, naprawdę. Don't Starve jest jedną z niewielu gier, która ma naprawdę dobry soundtrack. Klimatyczny, idealnie się wpasowujący. To nie jest coś, co jest wepchnięte jakby na siłę, bo soundtrack w grze musi być. Nie. To jest soundtrack gry z prawdziwego zdarzenia. Powiedziałbym soundtrack z prawdziwego zdarzenia. Dla gry z prawdziwego zdarzenia. Dokładnie tak. Się powoli zapętlam w moich przemyśleniach.
No ale cóż, takie są moje odczucia i taka jest chyba prawda. No dobra, jeszcze trochę drewna i mogę myśleć już o osiedlaniu się. Nie mogę, tutaj również kończy się kontynent. Tutaj też jest jakiś kawałeczek biomu kamiennego. O, tutaj w ogóle się wszystko kończy, czyli idziemy w prawo, na to by chodzi. Tu już nie będę się zatrzymywał dla drzew, ani dla kamieni. Jedynie może patyki i trawa, aby ewentualnie zrobić sobie pochodnie i tyle, no. Jedzonko też mi się przyda, bo w sumie mam mało. A ja lubię mieć wszystkie moje liczby na maksie. No i kwiatki bym pozbierał dla tego wianka, ale jak to będzie, to nie wiem. No i nadchodzi noc. Nadchodzi noc, przepraszam. Zerknąłem na zegarek. Już niecałe 20 minut materiału i trzeci dzień, a ja dalej nie mam swojego miejsca na ziemi. O, co on robi? Zjadł kamień! Zjadł kamień, no proszę. Żywi się kamieniami. Człowiek małpa normalnie. Ja tutaj byłem i znowu deszcz. Na szczęście tym razem jestem przygotowany. Mam pretty parasol. Co te deszcze tak często? Wow. O, tutaj są kwiatki jakieś. Zauważyłem kątem oka. Wioska świń! Ojej! Trafiłem na nią przypadkiem, ale gdzie są plantacje? Zawsze przy wioskach było mnóstwo plantacji, a teraz co? A teraz nic. Ale plus jest taki, że mają dużo kwiatków. Czyli wianeczek będzie. Biorę je wszystkie. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie ma. Zjemy sobie te nasionka. Nasionka właśnie takie niepozorne, ale warto jest je zbierać i zjadać od razu. No właśnie, wianuszek. Wspaniale. Teraz moje sanity pozostanie na wysokim poziomie. Znalazłem wspaniały biom. Jest to biom takiego lasu. Ciekawego. Nie wiem właściwie, jak on się profesjonalnie nazywa. No właśnie las, są tutaj grzyby. Jest ten taki hollow stump, czyli to jest chyba miejsce, gdzie mieszka sobie... Shop? Shop? To jest shop? Jaki on wspaniały. A playful little thing. Można się z nim bawić. Ojej. Chodź, Shopi. Będziemy teraz przyjaciółmi, co ty na to? On skacze sobie. Okej. Jeśli on mnie lubi, to ja go lubię. Chociaż nie wiem, czy on nie będzie agresywny, tak jak bawoły. Tak więc będę ostrożny. Wygląda na mały i słaby i niepozorny, tak więc... Może kiedyś spróbuję go nawet zaatakować. Spory ten biom. Właśnie próbuję dojść do jego krańca, a krańca nie widać. Wiem, że te drzewa są bardzo użyteczne, bo mają kasztany. Kasztany, które po ugotowaniu można zjeść i dają bardzo dobre bonusy. To znaczy bonusy, no... głód zaspokajają bardzo dobrze. Tak więc... No, niekończący się biom. O, proszę, co my tutaj mamy? Wormhole. Zbiorę dwa grzybki. Jakby to był niebezpieczny wormhole. I jakby co, będę mógł... O nie, jest noc. A ja wskoczyłem do wormhole'a. Szybko muszę zrobić... Ojej, jestem na pustyni. Kaktus. Nie, moment. Kaktus uderza. Tak więc na razie się powstrzymam od pobierania kaktusa. Dorzucę do ognia. Muszę czekać teraz.
przeczekać tę noc. Cieszę się, że jestem... O, jeny! Jaka długa droga jest z Wormhola do Wormhola. No spoko. Tutaj wiem, że na pustyni są kozły, które dają dużo mięsa i są dosyć słabe, tak więc... że nie walczą stadnie, tylko pojedynczo. A biegają stadami, tak więc... to będzie dobre miejsce do polowań. Tutaj ustanowię jedną z moich baz. Właściwie to może zrobię sobie fire pit, jakby stały. I tyle. W sumie nie wiem. Na razie muszę zrobić jedną główną bazę, później będę robił mniejsze. Jeśli stwierdzę, że tak się opłaca, albo taka jest potrzeba. Dziwne są te wormhole. Na początku się ich strasznie bałem, ale teraz wydają się w sumie śmieszne trochę. No cóż, zbliżamy się do końca. W tym odcinku praktycznie nie zrobiłem nic ważniejszego. Przeżyłem kilka dni biegając w tej nazad. Ale myślę, że... myślę, że już wiem, gdzie się osiedlę. Albowiem... chyba... zrobię sobie bazę gdzieś tutaj z prawej strony. Tutaj, gdzie idzie ta droga. Tutaj powinien być inny biom. Zielony. Z jedzeniem i z resztą przydatnych rzeczy. W porządku. Chcę mieć jakby co blisko w tamte strony i blisko wszędzie właśnie, żeby mieć blisko jedzenie, blisko drewno, blisko kamienie w miarę. No a resztę to się znajdzie. O, kolejny domek świni. Właśnie tam mam wioskę świni. Tutaj szopy biega, słyszę go. Jaki śmieszny kotel. Kotek? Kotek? Kot? Kotek? No cóż, kotek nie chce się bawić. Może da się go jakoś oswoić, to by było strasznie fajne. Póki co znowu przemakam strasznie. A biom się nie kończy. Momencik. Muszę iść w tę stronę. O, przy okazji pozbieram jakieś. A nie, tutaj się kończy przecież kontynent. Czyli musiałbym założyć domek przed tym biomem, bo ten biom obejmuje cały kontynent. Kolejny shop. What? Shop kot. Photoshop. Photoshop lol. Photoshop. O, coś tutaj widzę. Wet Glomer's statue. Co to jest? Pan Flut. To usypia chyba. Wszystko wokół, ale fajnie. Dobra. Czyli coś fajnego mi się znalazło. No tutaj jedzonko, no i znalazłem nareszcie zielony ląd. Jest, nareszcie. Zobaczmy, może tutaj w prawo coś będzie ciekawego. No nie, tutaj wszystko się kończy, niedobrze. Dobra, czyli muszę podjąć decyzję. To wszystko najprawdopodobniej to jest jeden wielki las. Tutaj jest sporo kamieni, tutaj są te cmentarze, tutaj jest wioska świń, tak więc myślę, że gdzieś w tym rejonie już znajdę swoje miejsce na ziemi, tak więc zmierzam tam i tam się osiedlę. Warto jest mieć blisko świnie, jakby na przykład zaatakował nas drzewiec, można tam uciec, świnie go rozwalą, to samo jeśli chodzi o wilki, gorzej tylko w pełni. Gdy w pełni zamienią się świnie w świniołaki. A deszcz nie przestaje padać już od drugiego dnia. No coś już chyba słabnie. Znaczy, że się już kończy powoli. Zobaczmy. No tutaj też się kończy kontynent jakby. Tutaj jest ta wioska świń. Czyli tutaj już coś powinno być. Ale nie ma.
Muszę to jeszcze raz przemyśleć. Czyli praktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie chyba się osiedlić w tym miejscu. Chociaż tutaj jest ta skała do jaskini. Ale tutaj jest taka długa droga. Dobra, tutaj się osiedlę. Zmieniłem zdanie jednak. No i to będzie chyba ostatnia rzecz, jaką zrobię w tym odcinku, w pierwszym otwierającym serię odcinku. Cztery pierwsze dni, no szału nie ma, wiadomo. Każdy początek jest standardowy, tak mi się przynajmniej wydawało zawsze. No jak chowają się przede mną. Czyli najlepiej będzie chyba tutaj, wytnę wszystko wokół, tak tutaj. Czyli tak, fire pit. O, kret. Czy mogę go... O, nie mam trawy. Nie mam trawy. I teraz nawet... nie rozpalę sobie pochodni. Muszę iść po trawę. Gdzie jest trawa? Po lewej stronie jest niewiele. Tutaj też jest jej niewiele. W ogóle niewiele tej trawy zaznałem przez całe to życie. Więc muszę po nią biec. Muszę się zabezpieczyć przed ewentualnymi niekorzystnymi okolicznościami. No, co tak długo zbierasz tą trawę, Wilson? Jedzonka na szczęście trochę mam. Odrobinę, ale zawsze. Właściwie to przymieram głodem, więc nie jest to wiele. Muszę zaraz to upiec i zjeść. Przydałoby się też właśnie wyciąć tamte drzewa. A mogę już w sumie zestakować te kamienie. Jakby co, mogę zawsze zjeść te płatki kwiatów. Tutaj jest jakaś trawa użyta niestety. Musimy czekać, aż odrośnie. Sinkhole. W porządku. Nie wiem, jakie zagrożenia niesie ze sobą taki las. Właściwie to wrzucę te petalsy do ognia i upiekę moje briesy. Właściwie teraz tylko trzy. Skończę pracować to. Zajmę się resztą. W nocy akurat może. Czekam, aż mi wypadnie jakiś... wypadną mi jakieś kasztany. To też jest zawsze dobry sposób na głód. Pytnę wszystko wokół. O, są kasztany. Wspaniale. Pierwszy to znaczy. Zaraz go upiekę i zobaczę, jakie ma wartości. Jeszcze te dwa drzewka. Albo właściwie trzy drzewka. Bo te trzy wytnę. Chociaż nie wiem, czy zdążę. Nie, myślę, że zdążę. Nie, nie zdążę. Chociaż nie zdążę. Ognisko ma tutaj zasięg, tak więc nie będę musiał się nawet śpieszyć bardzo. Nie ma zasięgu. Ech, upiekę sobie birchnata. 9,4 aż głodu, tak więc sporo. No dobra. Tak więc to będzie ostatnia noc w tym odcinku. Okej, dorzucę troszkę do ognia. No, teraz już jest nieźle. Mam wszystko prawie na full. No niestety sanity nie jest może najlepsze. Ale nie ma co narzekać. No jeszcze tego zetnę, taki samotny. A skoro mam zasięg, to czemu nie? Okej. To na razie mogę zostawić. Mogę zrobić sobie już Science Machine, tak więc go zrobię. Postawię go tutaj. A to nie dlatego go postawiłem tak daleko, tylko dlatego, że bliżej ognia postawię Alchemy Engine. Tak więc póki noc się jeszcze nie skończyła.
mogę zacząć robić. To będzie wymagało... Tak, tak, dobra, czyli 4 cutstone'y są mi potrzebne. Teraz do tego są dwa te electrical dady. Nie mogę ich pomieścić, tak więc wyrzucę na razie te dwie rzeczy. Są już dwie, jedna na razie. I 4 deski. Raz, 2, 3 i 4. No i przełomowa chwila, Alchemy Engine. 5. dzień, akurat rośnie mi broda, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się spodobał pomysł na serię i tak dalej, to wiecie, co macie robić, tak więc do zobaczenia w następnym odcinku, w następny poniedziałek od 12. Cześć.